W dzisiejszym odcinku zagram polską, ale będę miał pruską monarchię, dominującą religię husycką i tak naprawdę będę śląskiem z najpotężniejszą husarią, jaką kiedykolwiek widzieliście. Bo dzięki lekcjom z husyckich wojen na własnym terytorium będzie niepokonana. Witam imperialisto, tutaj Lukas. Początkowo władca Polski nic nie robił, bo nie żył. Okres bezkrólewia wykorzystały stany społeczne, żeby pozyskać wiele przywilejów. Zmniejszono też wydatki na wojsko, jak i utrzymanie załóg w fortecach. Dzięki czemu do budżetu państwa wpływały pokaźne sumy. Parlament też zafundował rozwój biurokracji w kraju, co akurat było bardzo niefortunne. Polska na arenie międzynarodowej miała też szereg wrogów. Zawarto też pokój z Wielkim Księstwem Litewskim, a kiedy przyszedł wybór następcy po śmierci Władysława III, odrzucono propozycję ustanowienia Unii nad Litwą, bano się zwiększenia wpływów litewskiej magnaterii. Za to wybrano polskiego szlachcica o wielkich wpływach. Nowy władca wyraził swoje ubolewanie do zachowania Czechów oraz Węgrów. Polskiej dyplomacji udało się wykorzystać niechęć pomiędzy Królestwem Czeskim a Arcyksięstwem Austriackim, dzięki czemu doszło do zawarcia mariażu królewskiego pomiędzy Habsburgami a polskim rodem. Wysłano też szpiegów na dwór czeski w celu wysunięcia roszczeń do całego obszaru Śląska. Tak, Śląsk od zawsze należał do Polski. Wycofano też polskie gwarancje do księstwa mołdawskiego. Zamiast tego zawarto sojusz z księstwem Brandenburgii. Taka stabilizacja sytuacji w Polsce pozwoliła rozwiązać sprawy sukcesyjne związane z porażką pod Warną. Dało to Królestwu Polskiemu roszczenia terytorialne do większości Węgier. Po kilku latach ciężkiej pracy polskich dyplomatów udało się zawrzeć sojusz pomiędzy Habsburgami a rodem kurnatowskim. Doprowadziło to do wysunięcia propozycji cesarza świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego, aby król polski zrzekł się korony i dzięki temu dołączył do cesarstwa jako jeden z książąt. I po krótkich negocjacjach strona polska się na to zgodziła. Tym bardziej, że w zamian za to cesarstwo poparło polskie roszczenia do terytorium księstwa litewskiego. Następnie pracowano nad stabilnością w Polsce. Nadano też przywileje, dzięki doradcy pracowali za mniejsze pieniądze. W ciągu kolejnych kilku lat udało się pozyskać wsparcie Austrii podczas wojen z Czechami o terytoria śląskie. Jednak był to tylko sprytny manewr polityczny polskiego władcy, bo w tym samym czasie polskie wojska wskroczyły na terytorium węgierskie i Habsburgowie nie mogli wesprzeć przez to Węgrów. Niestety w wyniku nieudolności austriackich dowódców Austria po przegranych bitwach wycofała się z wojny z Czechami, przez co Polska zdobyła tylko Dolny Śląsk, jak i pewną prowincję, na której występował husycyzm. Niestety w Polsce wybuchł szereg buntów, przez co wojna z Węgrami zakończyła się zdobyciem reparacji wojennych i tylko dwóch prowincji słowackich. W międzyczasie polski król rozbudował Kraków głównie w kierunku centra handlowego, jak i rozpoczął się proces przyłączenia Mazowsza do Polski. Szczęśliwie dla Polski na terytorium Zakonu Krzyżackiego wybuchła pruska rebelia, którą polski król zdecydowanie popierał. Wojska Zakonu Krzyżackiego zostały szybko rozbite. I wreszcie z regionu Prus Zakon Krzyżacki został wyparty i w wyniku kolejnych machinacji politycznych władca Polski utworzył Księstwo Pruskie, a sama Polska zdobyła Prusy Zachodnie i dostęp do morza. Kraków stał się prawdziwym polskim centrum nauki i kultury, a dzięki szczodrości polskiego władcy idee renesansu, które wystąpiły w Krakowie, rozprzestrzeniały się po całym kraju. To wszystko wpłynęło też na umocnienie wartości arystokratycznych w naszym kraju. I tak dzięki sprytnym taktykom i nietypowym posunięciom Polska stała się jedną z najpotężniejszych potęg europejskich. Tak się składa, że ostatnio gram w pewną grę, w której również możecie stosować wiele strategii i różnych podejść na drodze do sukcesu. Niby ludzie w komentarzach piszą, że jest pay to win, ja do tej pory nie wydałem ani grosza, lub maszynką do marnowania czasu, ale jednak wolę to niż czytanie etykiet. Sam w tą grę już gram od bardzo długiego czasu, a w zasadzie to od momentu, kiedy pierwszy raz ją promowałem. Raid Shadow Legends, niby głupia mobilka, a macie w niej ponad 800 unikalnych postaci, którymi możecie grać i toczyć pojedynki PvE, PvP, czy też klan versus klan. Wyzwania, które napotkacie w tej grze, zazwyczaj wymagają odpowiedniej strategii, dogracenia postaci, odpowiedniej kompozycji drużyny waszych bohaterów, a i tak zdarzy wam się przegrać. Jest to też gra, która ciągle jest rozwijana, na przykład dodano Przeklęte Miasto, w którym macie ponad setkę poziomów do pokonania, jak i wielu nowych bossów. Raid ma też tryb automatycznej walki, który pozwoli wam oszczędzić mnóstwo czasu, jeśli będzie wam go brakowało. Nie będę kłamał, możecie wydawać pieniądze w tej grze, żeby sobie coś przyspieszyć, ułatwić, ale tak naprawdę po co? Można się świetnie bawić, nie wydając ani złotówki. Obecnie jest też dobry moment, żeby rozpocząć grę w Raid, ponieważ po 11 kwietnia rozpoczął się specjalny okres społeczności, dwutygodniowy, którym za logowanie codzienne do zdobycia jest nowa unikalna postać kronikarza Adelyn. Więc nie czekajcie, ściągnijcie Raid Shadow Legends z linka, który macie w opisie, dzięki temu zdobędziecie unikalnego bohatera Tyrella, 200 tysięcy sztuk srebra oraz wiele innych bonusów. A jeśli gra wam się spodoba i osiągniecie 25 poziom, dodatkowo dostaniecie kolejnego unikalnego bohatera, Rektor Drat i dodatkowy pakiet bonusów. Kto wie, może spotkamy się w tej grze lub w jednym z tysiąca klanów.
Night Shadow Legend dziękuję za sponsorowanie tego odcinka. Po ostatnich wojnach polski król skupił się na obniżeniu autonomii na nowo zdobytych terytoriach. W Gdańsku pojawiła się też nowa metoda przycinania kryształów, co pozytywnie wpłynie na zamożność i siłę handlu tego miasta. Przez kilka kolejnych lat korona usilnie odbierała ziemię stanom, dzięki czemu stało się możliwe osłabienie siły politycznej polskiej magnaterii już na zawsze, co niestety nie spotkało się z ich poparciem. Następnie po wzmocnieniu jeszcze bardziej władzy królewskiej i stabilności w kraju, możliwe stało się zabranie polskiej złotej wolności szlachcie. Jednak aby udobruchać stany, prowadzono szereg nowych przywilejów. Narodziła się też obiecująca polska królowa Jadwiga. Polski król wprowadzał też nowy polski ład, który trochę namieszał w głowie kupcom, a tak naprawdę bardzo ich to rozścieczyło, jednak w ogólnym rozrachunku wzmocniło to bardzo polskich kupców na rynkach międzynarodowych. Do tych kupców zrozumie. Aby załatać dziurę budżetową w Polsce, rozwinięto kopalnię złota w Honcie. W międzyczasie wybuchła kolejna wojna między Francją a Austrią i szczerze mówiąc, Francja chyba tego nie przetrwa. Przeniesiono też stolicę Polski do Warszawy. W roku 1464 przy pomocy swoich sojuszników Polska zaatakowała Czechy, aby zdobyć Górny Śląsk. A po zdobyciu Raciborza i Opola, polskie wojska wkroczyły ponownie na Węgry w celu zdobycia pozostałych prowincji słowackich. W międzyczasie rozpoczęto opracowywanie nowych rozwiązań infrastrukturalnych w Polsce. Niestety wybuchła rebelia, bo część polskiej szlachty nie chciała zaakceptować kobiety na polskim tronie. Dowódca tej rebelii jednak nie był zbyt bystry. Królowa Jadwiga szybko zakończyła wojnę z Węgrami, zdobywając resztę Słowacji, jak i potężne fundusze, które następnie przeznaczyła na rozbudowę rynków miejskich w celu ułatwienia handlu. Główne ośrodki handlu również doczekały się rozwoju. Niestety w 1480 roku wybuchła husycka herezja. Naprawdę nikt się jej nie spodziewał. Husycka herezja z niewiadomych powodów rozprzestrzeniła się bardzo szybko po terytorium Polski. I niestety nasza młoda królowa w momencie, kiedy husycyzm zyskał wystarczające poparcie, zdecydowała się przyjąć husycyzm jako główną religię w kraju. Dzięki temu i poparciu korony on będzie szybciej rozprzestrzeniał już dzięki misjonarzom. Wymuszono też zmianę wiary w Prusach książęcych. Nie wiadomo co do końca stało się z buntownikami, nagle zniknęli. W całym kraju wydano też rozporządzenia zachęcające katolików do zmiany na husycyzm. W polskim parlamencie przepchano też ustawy propagujące religię krajową. Księża, którzy nie przejdą na husycyzm, mieli tracić całe majątki. Stało się też konieczne zbudowanie nowych świątyń w całej Polsce. Warsztaty rzemieślnicze powstały przy okazji. Królowa Jadwiga po podbiciu Śląska stała się wielką fanką lokalnej ludności. Propagowała kulturę śląską w całej Polsce. Na dwór królowej Jadwigi zawitał też słynny uczony Mikołaj Kopernik. Został też zawarty przeciwko katolikom sojusz z Imperium Osmańskim. W roku 1501 królowa Jadwiga przeżyła pewną fascynację kulturą pruską, czyniąc ją bardzo poważaną kulturą na terytorium Polski. Nie zmienia to faktu, że wzbudziło to pewne problemy administracyjne w kraju i zarządzania nim. Warszawa została też mocno rozbudowana, przecież musiała pełnić rolę nowej stolicy Polski. Oczywiście nie zapomniano o rozbudowie infrastruktury, jak i wydaniu specjalnych edyktów. Prowadzała też w Warszawie kulturę śląską i jej wartości. W krótkim czasie Warszawa stała się zdecydowanie jedną z największych stolic europejskich, porównywalną z Konstantynopolem, a taki Wiedeń, Paryż czy Londyn były daleko za Warszawą czy Krakowem. Dzięki tym wszystkim czynnościom Polska rozwijała się pod kątem kulturowym, jak i ekonomicznym. Królowa Jadwiga inwestowała też nieustannie w doradców i dzięki ich ciężkiej pracy przywrócono ponownie administrację w całym kraju. Pojawiły się też informacje o kolejnej szerzącej się herezji w Frankfurcie i zwiastowało to, że niedługo może dojść do pewnych zmian. W międzyczasie tempo szerzenia prawdziwej miłości królowej Jadwigi, czyli kultury śląskiej, nabrało tempa. A to niespodzianka. Habsburgowie z Austrii stracili tytuł cesarza niemieckiego i tak dalej. Jadwiga zasłynęła też jako słynna reformatorka sądownictwa, budując sądy praktycznie w każdym województwie. Przeniesiono też główne centrum zainteresowań handlowych Polski nad Bałtyk. Wraz z rozwojem myśli administracyjnej kraju stało się możliwe popracowanie nad jakością wojska dla Polski. Wcześniej jednak nastała polska złota era, dzięki czemu rozwój idei krajowych był jeszcze szybszy. Królowa Jadwiga, zafascynowana kulturą pruską, postanowiła przemienić nazwę kraju na Prusy, jednak zachowała kulturę i tradycje polskie.
Dzięki temu Sejm został obalony, a władza była dzierżona przez pruskiego władcę absolutnego. Dzięki temu nasze państwo wreszcie mogło przywrócić tytuł królewski. Tak, zapomniałem, że stworzenie Prus wyrzuca z chrę. Podniesienie statusu do królestwa będzie potrzebne przy zarządzaniu tym krajem. Pierwszym celem dla Prus będzie odzyskanie Neumarku. Powstały też specjalne oddziały bezskrzydlatej pruskiej husarii. Wiem, to herezja, ale mnie nie bicie. Otworzyło to przed Polską nową przyszłość. No, pruską przyszłość. Prowadzono też generalne komisariaty wojskowe, co wpłynie na wzrost militaryzacji. Szlachta jednak nie chciała zapomnieć o swoich prawach i wymusiła na królowej przywrócenie Sejmu. Co prawda już nie był nazywany Sejmem, ale tylko pruskim parlamentem. Dzięki pierwszej reformie można jeszcze taniej zmieniać całą kulturę pozostałą w Polsce na śląską. Sama wojna o Neumark i par pozostałych brandenburskich prowincji będzie dość łatwa, bo obecnie jest bardzo słaby cesarz. Dodatkowo ich armie cesarstwa są tak słabe, że nie mają żadnych szans z naszymi. Królowa Jadwiga zauważyła, że będzie musiała poprawić system fortów, no ale bądźmy szczerzy, specjalizowała się w ataku, a nie w obronie. I tak Prusy zdobyły prowincje aż pod Berlin. Po wojnach Prusy stawały się pacyfistycznymi Prusami, miłującymi pokój. Niestety arcyksięstwo austriackie broniło zakonu krzyżackiego. To arcyksięstwo jest naprawdę potężne. Na szczęście po stronie Prus stanęło Imperium Osmańskie. Po kolejnych wojnach nastał okres rozbudowy nowoczesnych manufaktur dosłownie w całym kraju. Armia pruska przeszła reorganizację, co jeszcze umocniło, a w zasadzie umocniło władzę królewską. Najlepsze jest to, że mimo braku polskiej korony, pruska ekonomia była całkiem niezła. I w tym momencie pruska władczyni wykorzystywała tą potężną gospodarkę, żeby utrzymywać znacznie więcej armii niż normalnie by mogła. Dzięki temu jej profesjonalizacja będzie szybciej rosła. Tak, to Fryderyk Wilhelm wynalazł husarię. Pruska armia musi też zwiększyć swoją maksymalną liczbę. I na ten cel Prusy będą potrzebowały dużych dodatkowych funduszy, a te najlepiej było pozyskać od naszego wschodniego sąsiada. Tym bardziej, że pruska armia jest dość nowoczesna, a moskiewska no niezbyt. Moskiewskie wojska dla pruskiej armii nie stanowiły żadnego dosłownie wyzwania. Fundusze pozyskane i dzięki temu możemy rozpocząć rozbudowę pruskiej armii. W międzyczasie doszło do renowacji i rozbudowy Berlina. Niestety monumentu nie rozbudowano, a porównując Warszawę do Berlina, to Berlin to wiocha. Polska przechodziła też wielki boom przyrostu naturalnego, co odbiło się w rezerwach wojskowych. Prusy przeszły też reformę swojego rządu, żeby militaryzacja armii była jeszcze skuteczniejsza. Władca już dzierżył pełnię władzy w kraju. Pruski system prawny. Nadszedł czas ujednolicić system prawny w Prusach, bo do tej pory był bardzo mocny od widzimisię lokalnych sędziów. W celu pozyskania kolejnych funduszy, Prusy zdecydowały się zaatakować Austrię. Niestety ta jest broniona przez cesarza. To będzie duża wojna. Pruska armia była jednak niepowstrzymana i zadawała gigantyczne straty przeciwnikowi. A żeby mieć do niej stały przypływ rekruta, powołano specjalne lokalne komisje wojskowe. Nawet armie arcyksięstwa nie mają szans z pruską armią. Jednak przychody z tej wojny nie były aż takie duże. Pruskie straty były bardzo małe w porównaniu do całej koalicji. W kolejnej wojnie z Moskwą podbito Podlasie oraz Wołyń i w wyniku przegrania tej wojny powstała Rosja. Rosjanie chyba lubią jak boli. Doszło też do wojny prusko-litewskiej, w wyniku której Litwa po pierwsze przyjęła religię husycką jako swoją główną, a po drugie stała się pruskim wasalem. Na terytorium Prus pracowano też nad silniejszą centralizacją władzy lokalnej, by po prostu było łatwiej zarządzać. Oczywiście to było możliwe dzięki tej reformie biurokratycznej, żeby to robić po prostu o połowę taniej. Pruska armia osiągnęła swoją maksymalną liczebność, ta jednak wciąż była niewystarczająca. Prusy musiały zdobyć nowe terytoria, dlatego rozpoczęto wojnę z Królestwem Czeskim o nowe ziemie. Zdobywanie fortec dla pruskiej armii nie było żadnym wyzwaniem. Te średniowieczne umocnienia padały mniej niż 2 miesiące. To jest, zaczyna być nawet śmieszne. Dla pruskiej armii anihilowanie przeciwnika w górach, dosłownie, to żaden problem. Od Czechów zdobyto Łużyce oraz większość Moraw. W międzyczasie Prusy ponownie zaatakowały Austrię w celu pozyskania trybutu. Osłabienie niemieckiego cesarza spowodowało, że została zawiązana protestancka koalicja. Za fundusze z wojny z Austrią rozbudowano bramę brandenburską. Następnie uderzono na Rosję w celu odzyskania terytoriów dla dawnego księstwa litewskiego. Swoją drogą, jak długo żyli wasi doradcy? Ten ma 84 lata. W najlepszych pruskich akademiach szkolono najlepszych generałów, speców w bitwach, jak i zdobywaniu fortec. Na terytorium cesarstwa wybuchła wojna religijna, czy Liga Protestancka zwycięży? Dzięki szkoleniu armii oraz generałów, pruska armia stała się w pełni profesjonalna, co zdecydowanie wpływa na jakość tej armii. Wykorzystując zawieruchę religijną, Prusy zaatakowały Austrię. Tak, nie znudzi mi się to.
w celu zdobycia kilku należnych od lat posiadłości węgierskich. Co ciekawe, mimo pruskiej interwencji, wojnę religijną w cesarstwie wygrało stronnictwo katolickie. Wojna z arcyksięstwem austriackim była bardzo długa i mozolna. Wojska austriackie unikały starć z armią pruską, sama Austria miała mnóstwo fortec, które trzeba było zdobywać i obsadzać. Wojnę wydłużało jeszcze wsparcie brytyjskie, które było bardzo upierdliwe i dokonywało często desantów na terytorium Gdańska. Dlatego też rozwinięto militaryzację, co powodowało, że pruska armia była jeszcze skuteczniejsza. Po kilku latach i jednak dorwaniu austriackich armii, Austria straciła możliwość wystawienia pełnej armii. Ta wojna zakończyła się zdobyciem części Węgier. Stworzono też pruską agencję dotyczącą szpiegostwa. Dzięki temu opracowano specjalną taktykę kawalerii. Husaria stała się potężniejsza. Podczas jednej z licznych wojen z Rosją, zostały opracowane pruskie doktryny dotyczące starć dużych armii. Dzięki temu pruska doktryna wojny lądowej stała się jeszcze skuteczniejsza. O wojnie. Wszystko na wojnie jest bardzo proste, ale to co najprostsze jest trudne. Karl von Clausewitz będzie chyba dobrym doradcą na dworze. Dlaczego to mi wizerowało pruską militaryzację? What? W Krakowie rozbudowano sukiennicę, dzięki temu Prusy mogły czerpać jeszcze większe zyski z handlu. W tej wojnie z Rosją Prusy zyskały oprócz ostatnich terytoriów litewskich, łącznie z Kijowem, inflanty w celu zabezpieczenia handlu bałtyckiego. I teraz po przejściu całej ścieżki reformy pruskiej armii, nastał moment, w którym śląska kultura stała się kulturą dominującą w Polsce. Dzięki temu następca Jadwigi spełnił marzenie swojej matki i utworzył potężny Śląsk, jednak wciąż zachował polskie tradycje. Pruska monarchia wciąż pozostała na Śląsku, ale to co najważniejsze, Śląsk mógł teraz czerpać z tradycji husyckich jako formę organizacji armii. Dzięki unikalnej taktyce obronnej, pruska husaria stanie się jeszcze bardziej niepokonana. Co ważniejsze jednak, dzięki temu, że praktycznie w całym kraju kultura śląska już występowała, Śląsk mógł wystawić dość sporo regimentów husarii do swoich armii. Dzięki czemu będzie posiadał nie tylko całkiem dobrą piechotę, ale i też potężną kawalerię na własnym terytorium. A dzięki prężnie działającej gospodarce będzie w stanie utrzymać duże armie. Niestety tylko przyszła droga śląska nie jest tak potężna jak pruska, ale pozostaje się tylko z tym pogodzić. Alternatywą może być tutaj utworzenie Polski ponownie. Będziemy mogli wtedy mieć więcej regimentów husarii, ale jednak ten bonusowy rol podczas obrony jest znacznie mocniejszy. Następnie utworzono Imperium Śląskie, pozostało tylko doszkolić nowe regimenty husarii. Nastał też moment budowania nowych budynków do werbunku żołnierzy, co znacząco zwiększy zasoby ludzkie Śląska. Dzięki dużej dyscyplinie śląska armia mogła zadawać teraz bardzo duże straty przeciwnikowi, jak i dzięki niej ponosić mniejsze straty. W przyszłości oczywiście można ją jeszcze zwiększyć tak o 10%, rozwijając idee ekonomiczne, jak i jeszcze później ofensywne. To w połączeniu z bonusami do husarii będzie nie do zatrzymania. Znaczy też moment, w którym śląska armia ze śląską husarią wyruszy podbić Pragę, mając naprzeciwko siebie przytłaczające siły przeciwników. W pierwszej kolejności zdobyto kilka fortec i zastawiono w nich pułapki na przeciwników. Chociaż nie ukrywam, armii przeciwnika uciekały tylko na widok śląskich armii. Ale czasem udało się wygrać. Były nawet czasem bardzo gromione. Zdecydowanie podczas obrony Wiednia taktyka nowa spisywała się. Mimo iż przeciwnik był znacznie liczniejszy, był rozbijany przez husarię. W krótkim czasie stoczono ostatnią bitwę pod Wiedniem, po której armie austriackie prawie przestały istnieć. Straty przeciwnika były astronomiczne. Całe Czechy zostały podbite, co niekoniecznie spodoba się Europie, ale pruska armia raczej nie musi się tego bać. W samych bitwach straciliśmy znacznie mniej niż przeciwnicy. A w tym odcinku możesz zobaczyć, jak Polską podbijam Europę, jak i znacznie więcej. Nie zapomnijcie też użyć mojego linka do Raid Shadow Legend, żeby dostać wszystkie bonusy lub zeskanować ten skan QR.